Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Michał, a.k.a. Pomidorowy.pl i witam was w trzecim już odcinku Zagrajmy w Sonic Forces. I tak, poprzednim razem zmierzyliśmy się z czterema kolejnymi poziomami od poziomu 5 bodajże do poziomu 8, czy tam od poziomu 4 do poziomu 8, jakoś tak. I skończyliśmy na Luminous Forest w Mystic Jungle i dzisiaj zmierzymy się również w Mystic Jungle, ale tym razem z Infinitem. Let's go, moi drodzy, let's go! This wasn't part of my agenda, but I'm always happy to crush a hero. It keeps the rabble in line, shows them that there is no one. Does anyone but you believe your lies? Time to tag out, Silver. I got it from here. Well, look who's back from the dead. The little blue savior. But what's that I smell? You reek of fear. Glad to see I left an impression. That's not fear. I ran all the way over here. And you haven't left an impression. I don't know anything about you. Not even your name. You may call me Infinite, in the brief moments that remain to you. Oh, great! See, Infinite? Now we're getting to know each other. So, what's your favorite color? You like long, romantic walks on the beach? What's the source of your power? You can skip the first two questions if you like. The source of my power is none of your concern. Sorry, but you've just got to share the secret of your power with me. I insist. You're insisting. Okej, to była dosyć ciekawa cutscenka. Sonic mega tutaj kozaka zgrywa, żeby się nie zdziwił trochę. I teraz lecimy z świetną muzyką Infinita, nie? Haven't you seen a hedgehog before? Come on, I'll show you my spines! No dobra, walka z Infinitem, jak widzicie, na czym polega, to po prostu musimy unikać tych tutaj, nie wiem jak to się nazywa, tą po prostu tej mocy Phantom Ruby, czy coś takiego. I tutaj jak widzicie, biegniemy po tym wężu z poprzedniego odcinka. Bardzo fajne nawiązanie moim zdaniem. No i jak widzicie, konfrontacja z nim nie jest jakoś super trudna. Po prostu unikaj jego ataków i atakuj go co jakiś czas, jak będziemy się do niego zbliżać i tyle. Kurde, ominąłem go. Frajera jednego. Ty, ile infinitów, ja pierdzielę. Zapomniałem, że on ma możliwość przecież klonowania się. To był prawdziwy akurat. Było widać, że tamte infinity były pochłonięte tą... Może nie... Kurde, jak to się mówi? Może to nie było coś związanego z tym? Cholera, zapomniałem co chciałem powiedzieć, powiem wam szczerze. Były po prostu otoczone tą mocą Phantom Ruby. Ale fajny naprawdę remix, nie? Bardzo przyjemnie mi się słucha tego OST. No zaraz Infinite padnie, kurde, co za cienias w ogóle jeden. Albo ja też padnę. Dobra, mamy tutaj znowu milion kopii Infinitów. Faker! A nie, to był prawdziwy. Hahaha, widzicie, mam was. Unlike Max, I can grow. I get more powerful every second. I will teach you to hold that tongue next time. You can count on it. Możesz być tego pewien, to następny raz nauczy cię trzymać język za zębami. Mamy Eskę, bardzo dobrze, bardzo dobra ranga. O Jezu, jak ja lubię takie pseudo pouczanie, kurde. To jest śmieszne w ogóle, podoba mi się to polskie tłumaczonko, w sensie te polskie napisy. Dobra, no to co? Dalej, lecimy z koksem.
have improved since the last time, but you will still lose. As I predicted, you're not even worth the effort to finish off. Szkoda wysiłku, by cię dokończyć. I gotta figure out the secret of his power. Okej, spoko. Nie ma to tamto. Okej. Jest jeszcze jedna rzecz, o której chcę wspomnieć, mianowicie dalej nie otrzymałem od was odpowiedzi odnośnie tych tajnych etapów, które się co jakiś czas tu pojawiają, czy tych tam tajnych misji. Tak więc proszę was, napiszcie pod tym chociaż odcinkiem, może nie wiem, ktoś już napisał pod pierwszym albo pod drugim, nie mam zielonego pojęcia, ale jeżeli jeszcze nikt nie napisał, to proszę was, napiszcie co sądzicie na ten temat, czy chcecie to widzieć, czy nie. Wiem, że Mateo mówił, że średnio to się opłaca pokazywać, bo tylko tam dostajemy trofki, więc jak będę sam chciał robić trofki, to wiadomo, że sobie to zrobię. Tak więc, no cóż, dobra, czas na odcinek 10, aka etap 10, Green Hill, dwa razy Green Hill. Wiecie, gra musiała aż dwa razy napisać, żebyśmy wiedzieli, że idziemy do Green Hill Zone. Failed Sonic. Well, I mean this world, Sonic. And Eggman's monster got him. Ha, a Tails dalej nie wie, że Sonic żyje i ma się dobrze. You're here now. It's like the world needs a Sonic. Any Sonic to keep things in balance. Okej, spoko. We defeat Eggman, this war will be over. We can figure out the secret to his power, maybe we can get you home. Hey, the sensor is picking up Eggman. Let's hurry. Okej. To co? Zaczynamy. Green Hill, następny odcinek. We've got to find Eggman quick. Let's see. The meeting I picked up was through this way. This area is still relatively undamaged. The enemy is here somewhere. You better be on your guard, Sonic. Boże, ten soundtrack to jest takie straszne rzępolenie. Jezus Maria, wiecie co, ja rozumiem wszystko. Ja rozumiem, że każdy ma swoje gusta i guściki. Ale na miłość boską, to nie jest soundtrack, to jest rzępolenie. Serio, nawet nie żartuję. Tego się nawet słuchać nie da. Może na początku, jak ten pierwszy raz ten soundtrack kliknął, to nawet przyjemnie mi się go słuchało, nawet, ale tak słuchając sobie po parę razy go, masz wrażenie, że twoje uszy chcą popełnić samobójstwo, nie? Serio, nie rozumiem, jak można lubić soundtrack z Green Hill w Sonicu Forces, przecież to jest straszne rzępolenie. Przecież osoba, co robiła ten soundtrack, ona chyba, kurde, nie wiem, musiała mieć te takie, wiecie, specjalne słuchawki, jak niektórzy mają te takie w trakcie, kiedy, nie wiem, powiedzmy wiertłem dobijają się do powierzchni ziemi. Czy coś w ten deseń. Ale ogólnie jest jedna ciekawostka odnośnie Green Hill z Sonica Forces. Mianowicie, pewien koleś pod nazwą, a raczej pod imieniem i nazwiskiem Shun Nakamura wyraził swoje zdanie na Twitterze odnośnie Green Hill w Sonicu Forces i jego zdanie było takie, że według niego ten poziom to nie jest Green Hill. W ogóle zupełnie co innego mu to przypomina. Nie wiem, być może są osoby, co się z tym zgodzą. Ja mam podejście do tego takie, że to jest taki Green Hill, ale Green Hill na sterydach, jak już bym miał powiedzieć. O, nietykalność, proszę. Ciekawe, na co ona się nam przyda. A, no dobra, przyda się nam w sumie. No i proszę, stary dobry Sonic, nie? No i widzicie, mamy znowu rangę S. Jak to dobrze. Ukończyliśmy misję, w sensie ukończyliśmy w sumie etap 10, no ale misję też ukończyliśmy. Więc to był nawet łatwy poziom, jeżeli chodzi o rangę S, ale soundtrack tego poziomu... Moje uszy bolą! No ale dobra. Niestety nie ma tak dobrze.
trzeba zrobić teraz etap 11 pod nazwą Green Hill vs. Dr. Eggman. Ale zanim to zrobimy, mamy tutaj misję SOS i w sumie możemy jedną zrobić, czemu by nie. Odebrano sygnał SOS od ruchu oporu. Natychmiast przejdź do etapu SOS. W czerwonych misjach SOS wciel się w awatara, który nadał sygnał i ukończ etap. Nie zapomnij korzystać z Wisponu. W zielonych misjach SOS wciel się w awatara, który nadał sygnał, wyposażając go, a następnie ukończ etap. No dobra. Polecimy tym awatarem w takim razie. No zobaczymy, o co tutaj chodzi. Zrobimy taką pierwszą misję SOS. Pewnie ją spieprzę, znając moje szczęście, no ale dobra, trudno się mówi. Okej, okay, jako tako leci. Powiedzmy, lecimy do przodu jako tako. I teraz szybkie napierdzielanko i lecimy. Go, 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 go. To będzie teraz szybki speedrun tego oto poziomu. Może nam się tutaj uda rangę S zdobyć, kto wie. Byłoby fajnie. Uwaga, 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 uwaga. Okej, okay, ukończyliśmy z takim oto wynikiem. Misja sukces, udało się, wow. Niestety dalej ranga A, ale myślałem, że poprawimy sobie na S. Bezimienny bohater, o kurde, mamy trofkę, ha, 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 dobrze. Cieszę się. Bardzo dobrze. Good. Akurat to tutaj postarałem się co nieco, wiecie, zmontować, bo jak nic nie mówię, to nie ma sensu, żebyście słuchali po raz drugi tego samego soundtracku i po raz drugi patrzeć na ten sam poziom, więc tutaj prawdopodobnie w tej misji SOS będzie taki malutki montaż. Dobra, czas na etap 11, Green Hill vs. Dr. Eggman. And with that, the disposal of the Phantom Ruby prototypes is complete. It was a defective model. It could only record the DNA of the one that triggered it. Only a being with my strength of will could ever activate it. It doesn't matter now, with the lab locked down in Mystic Jungle. Which reminds me, didn't you run into Sonic there after he escaped? Yes, but he was powerless against me. There is no need for concern. You let the Hedgehog live? That is a great source of concern. For you, perhaps. He has beaten you for decades. Yet I defeated him in our first encounter. Ruby prototypes? And Sonic is alive? What is it? Nothing. We move forward with the plan. Of course! When it's complete, the resistance will be erased. The world will be nothing but ashes, from which a glorious Eggman Empire will rise. And the resistance will yield to the Phantom Ruby's power. What? You? I don't have time for this. Czyli z tej cutscenki mogliśmy jedynie jakby domyśleć się, że chodzi o to, że Eggman chce po prostu rozwiązać ruch oporu. Chce się unicestwić ruch oporu. O, i tutaj widzicie stara, dobra walka z Sonika jedynki. O, i potracimy trochę pewnie pierścieni, zdając szczęście. Mamy jeden, więc tyle dobrze. No, ale myśleliście, że to będzie koniec? No co ty, będziemy walczyli z Egg Dragoon. Ale soundtrack jest tutaj memiczny strasznie. O! Dawaj, 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 dawaj. Pyk, pyk. Musimy teraz w te oto kule uderzać, nie? Żeby on tutaj tracił HP. Widzicie, ta walka jest mega prosta. Sądzę, że tutaj w ogóle twórcy nawet się jakoś super nie starali o te boss fighty, w sensie. Bo tak patrzę, że to nawet nie jest jakaś super wymagająca walka. Patrzcie, ile on już stracił tych. Pasku zdrowia.
twórcy tutaj trochę się nie postarali, moim zdaniem. A szkoda, bo mogli naprawdę bardzo fajną konfrontację tutaj zrobić. No i widzicie, minuta 21, on został pokonany. Co to w ogóle miało być? Przepraszam bardzo. No i tam Eggman oczywiście standardowo się odgraża. Jezus Maria, ile razy ja już słyszałem, że się Eggman odgrażał. I widzicie, ranga S. Bardzo ładnie. S jak super. Pamiętajcie o tym. No, ukończ misję 11 z rangą S. No, oczywiście, że tak. Look at you, fighting like you've got a chance to win. It's adorable. Almost makes me feel bad that we're never going to do this little dance again. In just 3 short days, my plan will eliminate the bothersome lot of you. Wait, 3 days? And what plan? If I told you, it wouldn't be a surprise. You know what they say, the anticipation of the end is worse than the end itself. Maybe not in this case, though. Eggman standardowo się odgraża. My to już znamy, moi drodzy. 3 dni. 3 dni, kurde. O, kolejna misja SOS. Próbujemy? Czemu by nie? Próbujemy. Nie ma to tamto. O, i proszę bardzo, uratowaliśmy sobie teraz kapsułę. Zobaczymy, ile trzeba będzie tych kapsuł uratować. W każdym razie jest git. Misja sukces, udało się. Brawo, brawo i jeszcze raz brawo, moi drodzy. Udało się. Kolejna misja SOS została zaliczona. Jestem z tego powodu bardzo zadowolony. Mamy w ogóle 20 minut na liczniku, więc to też jest dosyć ładny wynik, muszę przyznać. Okej, okay. Tak więc wracamy sobie do naszych poziomów, co mamy robić. I teraz tak, czas na Park Avenue. Etap 12. O, bardzo fajne nawiązanie do Seaside Hill z Sonic Heroes. This is the 8th unit. We're pinned down under heavy enemy fire. Man, looks like I've got no choice. Okay, rookie, I've got a tough one for you. I need you to head back to the city and save those civilians. Oj tam, Knuckles, nie narzekaj. Młody musi się też nauczyć. Nie róbcie z niego jakiegoś kurde ultra pierdołę. Moi drodzy, przepraszam, że jestem tak cicho, ale po prostu ten soundtrack jest epicki. Zresztą w ogóle ten poziom jest epicki, ja go uwielbiam. To jest jeden z najlepszych poziomów chyba w Forces, nie? Park Avenue. Serio, jak pierwszy raz zobaczyłem ten poziom, grafiki w ogóle tego poziomu, trailer tego poziomu, cokolwiek. Ja się zakochałem autentycznie w tym poziomie, moi drodzy. Autentycznie się zakochałem. Dobrze, dobrze. Mamy czerwonego ringa. Może się kiedyś w końcu nam uda zdobyć wszystkie czerwone ringi. To by było nawet fajne. Burst. Dobrze. Dobrze. Górą, górą. Górą. W razie co jestem tutaj przygotowany na hordę przeciwników, dokładnie tak, jak zresztą widzieliście.
Będę tutaj miał w razie co odpalony miotacz ognia. Żeby nie było. Widzicie? Patrzcie, jak ich równo piecze. Dupa ich piecze teraz, że tak łatwo dali się, kurde, zabić, nie? Widać, kurde, jak ich dupsko piecze. Nie moja wina, że to są słabiacy, że Eggman jakby ma upośledzonych robotów. Ich horda została wybita, proszę państwa. I w taki oto sposób doszliśmy do samego końca Park Avenue. Bardzo wielka szkoda, bo mega fajny poziom. I ranga S. Kolejna ranga S zresztą. Same S-ki dzisiaj się udaje zdobyć. To jest jakiś, kurde, szczęśliwy dzień. Widać, że 16 stycznia, godzina 13:38, to jest mega szczęśliwy dzień i szczęśliwa godzina. Trzeba będzie w końcu ubrać naszego tutaj skina. Coś się tam wymyśli. Jezu, ile rzeczy my odblokowujemy. Ja pitole. That was impressive, but we still have a lot to do. Great job! I knew you could do it if you believed in yourself. Nice moves, but if you hog all the glory, how am I gonna look good? Okay, czas na Casino Forest w Mystic Jungle. Tylko czekajcie chwilę. Musiałem tutaj jedną rzecz zrobić, już powinno być trochę lepiej. Ciekawe, jakie to były życzenia te Tailsa. We have to go find him and tell him about Eggman's plan. Whatever his plan is. Eggman said something about Sonic being in Mystic Jungle. Okej, to lecimy. Casino Forest, Mystic Jungle. Ciekawe, kim teraz będziemy grać. A, Classic Sonic. Sonic should be here. It feels weird asking you to look for Sonic, but we're counting on you. Przyznam szczerze, że soundtrack jest taki nawet. Nie jest on zły, ale nie jest on jakoś super najlepszy. Dobra, tutaj straciłem pierścień, ale to trochę z powodu głupoty i z powodu tego, że raszuję bardzo. Dawaj, skocz do góry, dokładnie tak. Oh yeah! Próbuję się teraz, wiecie, sorry, że jestem tak cicho, ale próbuję się trochę wczuć w ten soundtrack tego poziomu. No nie, może się uda. Na razie on jest taki nawet. Nie jest on zły, ale nie jest on jakoś super najlepszy. Jest okej, w sumie. O, tutaj znowu mamy nawiązanie do tego Sonika dwójeczki i Sonika 4 epizod 2. Więc dlatego ja sobie specjalnie to pominę, bo nie chcę stracić wszystkich pierścieni, bo wiecie jak to jest. Do poziomów mogę mieć teraz idealne szczęście, a przyjdzie co do czego i wszystkie pierścienie stracę. I dopiero będzie płacz. Wtedy to będzie płacz, Boże, moi drodzy. Wtedy to będzie Boży płacz. A tego chyba nie chcemy, co nie? To już koniec? Lol, ale krótki poziom. Ranga S, no kurde, no dzisiaj to ja mam naprawdę jakiegoś super farta, nie? Ciekawe, czy na sam koniec dowalą mi misję SOS. Jeżeli dowalą misję, to chyba ją sobie zrobimy. Oh man. Dobra, możemy iść dalej? Nie, ile my rzeczy odblokowujemy? Ja pitole. Dużo tego, kurde, ta garderoba niedługo wybuchnie od nadmiaru tych rzeczy, serio. Dobra, następny odcinek to będzie... O, widzę tutaj, znowu misja SS. Następny odcinek to będzie Mystic Jungle Aqua Road, więc tym sobie poziomem zajmiemy się w następnym odcinku, czyli w odcinku numer 4. Arsenal Pyramid. Co tu musimy teraz zrobić? Misja SOS, dobra. Lecimy z Coxem. Jeszcze raz ten sam poziom, więc jeżeli coś będzie nowego teraz na drodze, to ja wam to pokażę. Ale chyba już widzę, że coś nowego będziemy mieli. Mamy jakąś asteroidę. Co to w ogóle za dziwny skin trochę? LOL.
LOL, jakie odgłosy dziwne, what the fuck. Dobra, 378, to jest ładny wynik, to jest dosyć ładny wynik, jeżeli chodzi o pierścienie. Może tutaj pobijemy w końcu rekord i zdobędziemy jakąś trofkę za jakieś tam, nie wiem, 10 tysięcy albo, nie wiem, 1000 pierścieni, kto wie. Nie mówię, że nie, ale nie mówię też, że tak. Wiem tylko, że mamy 500 000 punktów, what the fuck. Co tu się dzieje? Chryste panie. Dobra, jesteśmy na mecie, zobaczymy co teraz. Misja sukces. Kolejna misja zaliczona. Ranga S. Poprawiliśmy wynik, moi drodzy. Poprawiliśmy wynik. Bardzo dobrze. Jestem zadowolony z tego powodu. No dobrze, moi drodzy. To by było na tyle z dzisiejszego odcinka Sonika Forces. Jeżeli wam się spodobał odcinek, to łapeczka w górę, mile widziana, komentarzyk, co sądzicie ogólnie o gierce i o tych poziomach, które dzisiaj sobie zaliczyliśmy. Może macie jakieś zdanie. Może uważacie, że są, nie wiem, słabe. Może uważacie, że są jakieś super najlepsze. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam bardzo serdecznie do subskrypcji kanału. Kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i różnego tego typu filmami. A jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobało, to zostaw łapkę w górę, komentarz, napisz, czy w fajny sposób jest prowadzona seria z Sonika Forces. A my widzimy się w kolejnym odcinku w Sonic Forces i nie tylko. Na razie, trzymajcie się, cześć!